Droga krajowa nr 12, która przebiega przez nasz region, jest najkrótszym łącznikiem zachodniej i wschodniej granicy Polski. Nowa ekspresówka ma wpłynąć na rozwój gospodarczy terenów, przez które przebiega. Członkami tego zespołu są poza mną pan Tomasz Ławniczak, pani Joanna Lichocka, pan Piotr Kaleta, pan poseł Kosztowniak, były prezydent Radomia i pan Adam Szłapka z Nowoczesnej. Poseł Mosiński zainicjował powstanie tego zespołu, dlatego też został poproszony o przewodniczenie w jego pracy. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku władze Kalisza i powiatu kaliskiego wyraziły chęć wstąpienia w struktury stowarzyszenia na rzecz budowy tej drogi. Zaproponowałem, żeby w skład prezydium tego zespołu wszedł też między innymi pan Szłapka, co pokazuje, że my jesteśmy jakby ponad polityką. Pan poseł podziękował, ale tłumaczył to dużymi obowiązkami, ja to oczywiście przyjmuję, tak? Ale to jakby potwierdza to, że to jest ponadpolityczny zespół. Inwestycja ta umożliwi powstanie dogodnego połączenia wschód-zachód jako optymalnej alternatywy dla układu autostrad płatnych A2 i A4. Chcemy, aby odbyła się taka konferencja, nie prasowa, ale taka bardziej paranaukowa, dotycząca przyszłości tej inwestycji, tak, żeby minister Schmidt, czy też jeszcze inni ministrowie powiedzieli, czy faktycznie to gdzieś wpisuje się w tą długoletnią prognozę budowy i przebudowy dróg krajowych i budowy autostrad. Posłowie pracujący w zespole na rzecz S12 spotkają się także z dyrektorem generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, żeby porozmawiać, czy w wieloletnich dokumentach zawarta jest kontynuacja przebudowy drogi krajowej nr 12 w drogę szybkiego ruchu.